Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się znowu w grze Supraland. No i cóż, w dalszym ciągu jesteśmy uwięzieni w tym oto pięknym miejscu fioletowego kryształa. Chciałem wyjść, ale niestety rura mówi mi nope. Dlatego też wraz z nową naszą wspaniałą mocą fioletowej liny energetycznej idziemy spotkać się z przeznaczeniem. Chyba, w sumie można tak to nazwać. Już nie jestem pewien. Możliwe, że mocno histeryzuję. Chciałem w sumie dramatyzuję bardziej niż histeryzuję, ale mniejsza. A teraz tak. Tak, tak. No i idziemy przed siebie. A dobra, dobra, dobra. Przytrzymaj pójść, abyśmy coś powiem do powierzchni. Halo. Czy ja coś zepsułem? Fioletowy pocisk. Chyba już wiem co, jak i gdzie przez przypadek z tymi fioletowymi pociskami. Ale dobra, dobra. A teraz próbuj połączyć drewniane bloki za pomocą promienia i przejdź po nim. A, odkryłem coś, co mi gra zaraz tutaj powie. Więc, dobra, nie jest aż tak źle. Ale i tak, wow, magic i inne takie. Przykład, to jest jakiś sekrecik, czy co? A, otworzyło to tamte jakieś przejście. A, tu mamy drewno. Tam też drewno. I w ogóle wiecie co? Przy okazji tak jeszcze. Drewno. Widzieliśmy wiele miejsc, w których były jakieś drewniane elementy, które nic nie sugerowały. I w sumie to było takie... Okej, okay, co dalej? Tupnięcie sześcian mocy? Tupnij z góry w sześcian mocy, aby stworzyć dużą eksplozję dającą sporo obrażeń. Przydatny, gdy jesteś otoczony przez wrogów. Okej. Okay. Kostka, ale fajne, fajne. Dobra. Okej, i co ciekawe, też to czerwone czujniki potrafi aktywować. No dobra. Teraz taka sprawa, gdzie my jesteśmy? Nawet nie wiem, gdzie i po co. Ale dobra. Wygląda na to, że i tak musimy się wrócić tam, gdzie już byliśmy. Więc okej. Okay. I tak. Wybaczcie przy okazji też za to, że poprzedni odcinek był takim polsatowskim cięciem, ale zobaczyłem, że po prostu... Było 40 minut, a miałem jeszcze jedną bardzo, ale to bardzo ważną sprawę do załatwienia, więc tak i... No. Po prostu widziałem, że zbliża się godzina jednego właśnie spotkania w tej ważnej sprawie. A przy okazji można kostkę tutaj postawić? A no można i to tak bezproblemowo nawet. A, dobra. Dobra. Test umiejętności po prostu. No prawie. Halo. Halo. Działaj. Test. Aby usunąć promień, naciśnij jednocześnie oba przyciski strzał. Okej. Okay. Nie jest to jakieś takie szczególne. Wiecie, zawsze można trójkę po prostu wybrać. Znaczy ten numer niż 3 i tyle. Ale okej. Okay. O, i teraz tak. Okej, okay, dobra. Już wiem, czemu tego uczyli. Patrzcie, bo to taki fajny trik. Podoba mnie się. Podoba mnie się. A teraz boink. Boink ten pewnie nam przywróci tam, skąd przyszliśmy. A, tak, czyli dobra, czyli trzeba tutaj pogłówkować samemu. Aha, dobra. Dobra, wiecie co? Super. Super przemyślane. I przy okazji zastosowanie też naszej poprzedniej mocy, więc fajnie sprawdzają nasze... Wiedzę. Możesz chodzić po promieniu pod bardzo dużym kątem. To już tam odkryłem w sumie. Tak się da, ale tak. Tak, teraz czy tutaj coś jest wielce istotnego? Chyba nie. Ja nie sięgam tam, ale za to coś takiego mogę. Ej.
Ciekawe, czyli fioletowe drewno, takie tego typu rzeczy, co w sumie można otwierać. Fajnie. I przy okazji też to odpowiada na coś, co w sumie widzieliśmy w odcinku takim, powiem, że poprzednim. Powiem, bo może przyciąga do siebie przedmioty, a to tak jakbyśmy powinni tutaj najpierw przyjść, a nie tam. Trzeba to już teraz. Tak. Okej. On już dwa drewniane przedmioty. Jak to mam zastosować? Bo w sumie nie wiem. A, dobra. Fajne to co? Uwaga. Okej. Albo chwila. Filtrowe pociski mamy z tych rur w takim wypadku. Nawet nie wiem i... A co to był za dźwięk? Dobra, wiecie co? Nie wiem. Nie wiem, nie ogarniam co to był za dźwięk. Wiem tylko, że jest tu jakiś promień. Jeden zrzuca tutaj takie coś. Jeździ platformą. Ten jeździ platformą. Bardzo powolnym tempie. Ale wiecie co? Podejrzewam, że wiem co trzeba zrobić, by tego... Idealnie tego... O, jak to się nazywa? A jednak nie? Coś takiego i myślałem, że to łatwo będzie zdobyć. Też może od tej strony będzie lepiej, bo wiecie. Kreatywność. W Rolandzie kreatywność przede wszystkim, więc no. I tak, od tej strony wydaje mi się, że nie ma tej blokady, która tam była, więc... To pudło, po cokolwiek ono jest. Zostanie zepchnięte ładnie przez promienia, którego sam stworzyłem. Ej, hura i w ogóle. Mamy pudło. Nie wiem co z nim zrobić, ale wiecie. Ważne, że mamy pudło. Więc tak. Mamy coś takiego i co dalej w sumie? Tak, tutaj nie widziałem nic takiego. Tam też nic szczególnego nie widziałem chyba. Dobra, w sumie po co idę po tym? Mogę tak szybciej sprawdzić. Tutaj cokolwiek widziałem. Promień. Który prowadzi do czegoś, ale nie wiem co z tym zrobić. I... Okej. Podejrzewam, że wiem co zrobić. Tak, lekcję momentum pamiętam dokładnie. Całe szczęście było to omawiane przed chwilą z tą gwiazdą Superbola, więc no, brawo ja. Jeszcze mój mózg nie wyparował w pełni. Ale tak, jesteśmy teraz gdzieś. Kluczyk. Chyba coś było na klucz, ale co konkretnie to niestety nie powiem. Ale dobra, mniejsza z tym. I mamy tutaj znajdźkę, którą jest szansa obrażenia krytyczne mieczem. Oceniłbym tą znajdźkę na takie 2 na 10, ale wiecie, znajdźka to znajdźka, nie będę tutaj narzekał. Okej. Okay. Teraz jeszcze jedna rzecz. Chciałbym zobaczyć co. I to będę mógł się tutaj kapatultować, tylko... Wiecie co? Ja chyba wiem. Źle to zrobiliśmy. Ja chyba zepsułem teraz. Myślałem, że w sumie trzeba będzie wykatapultować ten. Pudło. Żeby tam ogarnąć, ale... Prawda jest taka, że... Wiemy.
Nawet jeśli to tam, wiecie, potem nie wrócimy tutaj, żeby właśnie to lepiej ogarnąć, więc nie, definitywnie tutaj musimy sami siebie wykatapultować i jakoś tak to zrobić. Albo nawet nie siebie, co pudło tutaj zostawić, no to jest przecież oczywista opcja. O której niestety bardzo często zapominam, że ten mistrz ścian mocy, aka pudło, no służy do takich rzeczy. Pomyn mocy pozwoli ci na dostanie się do niebieskiej wioski, podążaj za znakami. Okej. Okay. Z strony to jest niebieska wioska, okej. Okay. Tam jest jeszcze jakaś, nie wiem, czy jest marchewka? Chyba. To mniejsza. Do niebieskiej wioski musimy iść, wiecie, no, fabularnie. A jak już mówiłem, fabułka, jakkolwiek, okej, okay, ważne, żeby przejść grę, tak, no. Ja podziękuję, najpierw chcę znajdźki zbierać. Z takim przy okazji, jaki mam procent? Patrzcie, 50% gry. Połówka już za nami. Nie wiem, czy bardziej się z tego pocieszyć, czy smucić. Wiecie, Supraland jest naprawdę wspaniałą produkcją. Co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Przynajmniej oczywiście moim zdaniem, bo wiem, że niektórzy z was mogą się nie zgadzać. Chodzi, że to jest miernota, czy tam nawet to jest słaba gra. Mniej niż miernota, wiecie. Że jest bez sensu, badziew, czy coś zbyt dziecinna. Proszę bardzo, wasze zdanie. Nie będę wam go zabraniał. Ale tak, no. Mnie się podoba i to bardzo. A przy okazji tutaj mamy poszukiwany, błyszczący Kilof. I gościu, który przypomina mi trochę z wyglądu tego, nie pamiętam jak się teraz nazywa, ale tego gościa z Minecraftów. A, tylko, że ty też okrągławy i ma Kilofa nawet. Boję się, że pomię swój Kilof, potrzebuję diamentowego Kilofa. Jeśli masz jeden, możesz wziąć sobie trochę kryształów z mojego podwórka. A, okej. Okay. Diamentowy Kilof w zamian za kryształy z podwórka. Taka oferta. A co my tu mamy swoją drogą? To jest jakaś znajdźka? Minecraftowe, jak to nazwałem, klocki, ale okej. Okay. Dobra, Kilofy możemy je rozwalać, tak jak w sobie myślałem, jak wziąłem Kilofasę. Robić tylko promyczek. Nie, to teraz Kilofa zgubiłem, ale spokojnie, był biały przycisk na Kilof. Nie było. Oby tylko gdzieś nie uciekł. O, jeszcze patrzcie, ładnie monetki. Nawet nie wiem, jak ten promień działa. Ale nie zepsułem, no Kilofa nie ma. A może on już tam ten wyleciał? Nie, wątpię. Nie, ale wiecie co, nie, ja tak nie mogę, tak bez Kilofa. On był czymś istotnym, a ja go teraz tak ubiłem. No, bez śladu przepadł. A dobra, miejmy nadzieję, że nie zepsułem sobie tym gry, bo jeśli sobie zepsułem, to będę smutny. Nawet bardzo. Ale dobra. Dobra, mniejsza. Na razie wychodzimy stąd i... Okej, nie rozumiem. Mam metalowe kule, aż 3, są bardzo ciężkie. Jesteś wystarczająco silny, żeby wydostać się jakoś z mojego domu? Naprawdę ma ogromne kule. Okej. Okay. I faktycznie, 3 wielkie metalowe kule. O, i tak, szczerze powiedziawszy, jeśli chodzi o te kule, to podejrzewam, że one do czegoś będą potrzebne. Tam nawet to, co mówią. I przy okazji tutaj jakieś takie odbijajki. A właśnie chwila, to jest niebieskie, to mogę to uderzyć? Nie, dobra, nie ten odcień niebieskiego. Ale dobra, dobra. A oto, co jeszcze mamy? Kolejny wróg. Na szczęście niegroźny. Bardzo. A
Okej. Spokojnie, dobra. Chodź tu przeciwnik, chodź tu. Kolejny przeciwnik, chodź ty też, tak? Gdzie usmażyć? Zdobyć monety? W sumie nawet nie wiem po co mi teraz te monety, ale tak. I pozwiedzać to miejsce. Gościu, czy on coś ma powiedzieć? Możesz użyć naszej maszyny koloryzującej, ale jest pusta. Wodę przenieś sobie w beczce, która leży w dziurze, tam w ścianie. A gdzie? O, okej. Okay. Czyli musimy znaleźć beczkę z wodą. Tutaj mamy ziarenka kwiatków, więc jej kwiatki. Jakie ładne. Jeszcze otworzę na białe kwiatki. Wiecie, mogą się przydać. Do czegoś, kiedyś, w sumie nie wiem. Ale mniejsza z tym, pokonajmy potwora i co mamy tutaj? Ja jeszcze czego użyłem, żeby pokolorować swoje krzesło, żeby chyba bardziej. Moje krzesło jest o wiele ładniejsze niż jego. Może nosisz ze sobą coś, co zapewniłoby ci taki kolor? A to? Oczywiście, że tak. Nawet jestem świadom, jak to zrobić. Otóż z mojej kostki. Już to robiłem nawet. Więc no. I okej, wniosek następny. Do tych potworów lepiej się nie zbliżać bez tego. Już mam tego dosyć. Kolejny potwór gdzieś. Te drzwi drewniane, może. Nie jestem w stanie ich otworzyć. Niestety. No jest ta ścianka taka z kill-offem. I co to mówi? Masz kill-off, w którym zniszczysz te głazy? Cegły, nie głazy. Cegły w ogóle. Jeszcze dobra. A, do tego potrzebujemy białej karty, którą może gdzieś tutaj znajdziemy. Nie jestem pewien. I przy okazji też nie sprawdziłem wystarczająco dobrze tutaj innych gości. Do powiedzenia. Wszystkie czarne skały spadły z nieba i teraz ten roi się od potworów. Okej, ale co mam? Czerwony. I jeszcze tutaj coś. On coś tam mówi ważnego, ale zanim to muszę tutaj kwiatuszka sobie posadzić. Wiecie, no nie mogę po prostu przegapić okazji do kolejnego koloru kwiatków. Żółte, okej. Omnomnom, a co on mówi? Masz kierów, który może zniszczyć te cegły, już to było mówione. Babcia zawsze mi powiedziała, że zielony kwas i żółty nasionku czyni cię bardzo silnym. Umyśl oba składniki w sokowirówce i naciśnij przycisk. Okej, dobra, dzięki. A co my tu mamy? Haha, teraz tylko my mamy marchewki. To było sprytne, żeby podłożyć fioletowe kryształy w ogrodzie. Muszki blasku i uwielbiają, marchewki też, haha. Okej, fioletowe kryształy. To w sumie teraz mogę powiedzieć jedną rzecz. Wow. Wyprzedziłem grę z odkryciem o muchach. Mocno. Ale wiecie, no nie moja wina, że po prostu tak się stało. Ale dobra, mniejsza, mam białą i co? Musisz być silniejszy. Porozmawiaj z gościem, bo na zielono. Musisz być silniejszym, pogadaj z gościem, dobra. Pogadałem z nim. Musimy zdobyć kwas i nasionko do sokowirówki. Dobra, karta. Dziękuję bardzo. Mogę teraz coś się odbić, nawet nie wiem po co, ale okej. Te sokowirówki, on mówił żółte nasionko i zielony kwas. Okej, żółte nasionko. Oczywiście, już się robi. Ciekawe w domu tych wrednych gości, którzy podłożyli muchy innym gościom. Ale okej. Mniejsza. Niszczymy, super. Tutaj zamknięte niestety. Będę musiał jakoś tam wleźć. I co tu jeszcze mamy? Dobra, jest sklepik. Mamy co wydawać pieniędzy. Maksymum teraz o 1,5. Szansa na obrażenia krytyczne. Szybkość uzupełnienia amunicji. Regeneracja zdrowia. Szansa na obrażenia krytyczne. Nie stać mnie na regenerację amunicji. Jak szkoda. A co on tu mówi? Musisz być silniejszy. Muszki blasku zjadły wszystkie nasze marchewki. Tak bardzo je kochają. Ja. Teraz bym się dowiedział o tym, naturalnie. Ale oczywiście musiałem zepsuć. Nie wszystkie, ale mniejsze. Wydaje się, że te niam-niam muszki przyciągają jasne fioletowe światła. Możesz je jakoś stąd wybawić? Oczywiście, że mogę, tylko... żeby to zrobić, muszę... jak to się nazywa?
Zrobić muszę, no brakuje mi słów. Znaleźć kryształ. Znaleźć sposób na to, żeby pokolorować kilof na niebiesko prawdopodobnie. Albo znaleźć diamentowy kilof. Jedna z tych opcji, wiecie. Oraz, żeby tak było dla kompletu, to jeszcze coś muszę innego. No tak. Chyba więcej nic nie ma takiego. A przynajmniej nie wydaje mi się, żeby było. Tak, to chyba wszystko. A tutaj mamy odbijajkę, która jest wyłączona. Smutne. O nie! Idźcie stąd. Idźcie sobie stąd, nie chcę was. Cóż. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ale niestety wygląda na to, że utraceniem kill-offa właśnie zablokowałem sobie postęp. Widzicie? Chociaż dobra. Ja jeszcze muszę być w stanie zrobić jakieś rzeczy bez tego kill-offa, skoro nawet farm nie mamy. By zdobyć beczkę. Chociaż dobra, beczka jest w dziurze w ścianie, więc potencjalnie kill-off jest potrzebny, żeby w ogóle otworzyć beczkę. Ale mniejsza, póki co jeszcze idziemy tutaj, nie mogę tu iść, to idziemy tutaj. A, tędy też nie mogę, dobra, co trzeba zrobić, to monę drżej, czyli w ten sposób, dobra. I zobaczymy właśnie, co to miejsce skrywa. Może, o, znowu ten dzieciuk, olbrzymi dzieciuk z naszej perspektywy. Ale wracając, zobaczymy, co zepsułem i to mocno, ale tak, zobaczymy właśnie, co skrywa. Może okaże się, że wyjątkowo właśnie, nawet nie będziemy musieli płakać za tym, że się nie udało, czy coś, ale to tylko taka szansa, niestety. Chociaż pewnie i tak okaże się, że to jest okropnie źle. Bardzo źle. Idź mi stąd, lewo stworze. Okej, dobra, fajnie, gin. Ty też gin. I tutaj marchewki. Dokładnie. Oraz coś takiego. Nie wiem, na co to ale jest. A co my tu mamy? Ja coś zrobiłem? Drewniane bloczki. Chyba wiem, co zrobić ogólnie. Okej, wiecie co? Wiem, co zrobić, żeby tam spróbować się dostać wyżej. Ale dobra, to za chwilę. Tu na razie mam wielkie marchewki i przejście, z którego nie skorzystamy, bo niestety wielkie marchewki je zasłaniają. I tak, jakieś inne rzeczy. Przy czym głównie... do których wiem, żeby to mógł się przyciągnąć tylko. Okej, tu mamy jakieś zbawienie. Mamy kill-offa. Widzę kill-offa. Wiecie co, nie jest tak strasznie źle, jak mogę się zapowiadać. I co on tu mówi? Nie możemy wrócić do czerwonej wioski. On umieścił ogromne marchewki na drodze wyskoczni. Okej. No, jakoś sobie poradzimy z tym problemem, nie przejmuj się. Ale zanim to musimy tutaj ogarnąć właśnie tą zagadkę. Gatką. Ładniej pomyśli. A, dobra. Dobra. No nie. Zepsułem. Dobra. Jeszcze raz. Okej. Miejmy nadzieję, że tym razem tego nie zepsułem. Dobra, tak. Dziękuję, kostka. Ja to nie powinno jechać jeszcze wyżej? Nie mówcie, że kostka znowu to zepsuła. Dobra, może nie zepsuła, może. To tak nie.
Nawet nie wiem. A co my mamy tutaj? Rozrzuca klocka. Nawet nie wiem, po co to robię, ale tak. Idealnie tak. Okej, słyszę jakoś ten tam wyskocznie. Ale zanim tak się tym będę przejmował. Mamy kilofa. Dobra. Nawet nie wiem. Promień do czegoś na pewno jest. Czego tu nie mam? No, jak mówię? Też dobra, to może być w sumie do tej wyskoczni czerwonych. Tutaj wspominał nasz kolega, że jest zablokowana przez marchew. Bardzo nawet możliwe, ale dobra, póki co. I tak. Skoro mam kilofa, to teraz, na spokojnie, nie gubiąc go, możemy pozniszczyć. Tak, pozniszczyć. Poniszczyć wszystkie ściany. Na spokojnie. Tu jeszcze muszę sprawdzić jedną rzecz. Nie, nie sięgniemy tam, dobra. Wiecie, te takie minecraftowe. Teraz nawet się potwierdzę, że to w sumie minecraftowe, jak mam tej gościa z minecraftów. Ale dobra, mniejsza. Teraz tylko full focus, muszę znaleźć, wiecie, wszystkie te drzwi. Tam w sumie drzwi i ściany. Ale tak, ja jak zwykle będę wszystko pewnie mylił, plątał, zapominał i inne takie. O, nie, 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 nie chciałem tego wroga. Czy nie chciałem tego wroga, on jest okropny. Nie lubię ich. Mniejsza, naprawdę mniejsza, większość, większa, mniejszość i inne takie głupie rzeczy, które mogę tu powiedzieć. O, jak już przy tym jesteśmy, kilof odkładamy, biorę to, szybsza amunicja, tak. Może będzie w końcu moment, w którym nie będzie jej brakowało nigdy. Nie, dobra. Pada, ale dużo wolniej, więc... Nawet jak coś, co... No nie ma co się przejmować tak szczególnie. Ale mniejsza, jak mówię, mniejsza to jest. Fokus. I tak, właśnie przy okazji jeszcze jedna rzecz. Czy kill off może przypadkiem, jako że niszczy... klocki z Minecraftów, co niszczy też kamienne groby? Nie, niestety nie. A szkoda. Trochę za smutne, ale nie będę płakał. Naprawdę, nie będę płakał, wiecie, to tylko klocki z Minecraftów. Zresztą można było się spodziewać, że w sumie nie jest to też takie. Znowu jakiś dźwięk dziwny. A, co to? Jakiś pomysł, dlaczego nikt nie odwiedza mojego gąbku sklepu? Moje gąbki są najlepsze, wchłaniają wszystkie rodzaje płynów. A, okej. Okay. Dlaczego nikt nie odwiedza twojego gąbku sklepu? No wiesz, to jest prosta odpowiedź. Otóż byłeś zamknięty. Za skałami. Tak samo jak tutaj była taka ładna skałka. I czy jest to w stanie tutaj wejść? I co my tu mamy przy okazji? Skrzynka! Dobra, dobra. Wrażenia z kombosa? Plus 25. A, dobra, z kombosa. To mnie nie interesuje i tak tego kombosa nikt nie wykorzystuje. Chociaż dobra, sam się robi czasami. Wydasz tak narzekał na niego i... dobra, dobra. A teraz, kiedy mamy już to załatwione, to możemy szybko pobiec, czym się jeszcze zająć, bo tak w sumie nawet nie wiem, co mam do zrobienia. Pewno... A tak, jeszcze tutaj jest ta ściana, taka wredna, minecraftowa oczywiście. Ona coś ważnego skrywała, to nawet nie wiem. Ale no.
Ważne, że mamy to ze sobą. I przy okazji, jak to mamy ze sobą, to kilof zostawić tutaj, żeby się nie zgubił. Tu, dobra. Nawet nie, promieniem szybciej. Przyjemniej i w ogóle bardziej umiem w promienie niż w pociski. I dobra, dobra, dobra. Musimy znaleźć teraz szybko tylko jedną ostatnią rzecz. Już konkretnie mówiąc, jak to się nazywał? No ten kryształ. Jak kryształ? Co? Jaki kryształ? Beczkę. Moja beczkę nazywam kryształem. I okej, jednak nie tylko to. Musieli załatwić też kryształ, wszystkie inne rzeczy, bo widać, że... No niestety, ale... Ja oczekuję od nas, żebyśmy się nauczyli o tych... drewnomuchach, czy to co tam było. Niż to... prawidłowe. No ogólnie wiecie, o machańce fioletowych... kryształków, chyba. Tak, to w sumie najłatwiej nazwać machańką fioletowych kryształów. No ale mniejsza. Mniejsza teraz, jak mówiłem, o nazewnictwo. Skupmy się po prostu na tym, żeby zwiedzać. I dobra, dobra, dobra. Zanim coś, to idziemy tutaj, bo może nawet coś tutaj właśnie będzie fajnego. I potencjalnie też widziałem to miejsce wcześniej, więc tak. Jak są tu monety i potencjalnie widziałem wcześniej... Tak, widziałem, dobrze, dobrze. Takie miejsca są fajne, po prostu przemyślane sekrety. W sekretach takich fajnych, że no... Są sekrety typu... A, chamska ścianka, która po prostu niby jest, ale no nie istnieje i weź tej wymyśl, że tu miałeś po prostu pójść po tą ściankę i... No, że ona nie istnieje. Przy okazji, co? Okej, warto wiedzieć. A, i przy okazji... No. Konkretne miejsce... Tąpnięcia. Szkoda. Szkoda, że to tylko zasięg tąpnięcia. Z drugiej strony, wiecie, lepsze to też mieć nic. Dobra, teraz tylko najgorsze. Nadal nie wiem, gdzie jest ta beczka. Więc tak, nadal będziemy musieli biegać gdzieś, nie wiadomo gdzie, szukać tej beczki do... kolorymetru. No jakoś, dobra, dziwnie to nazwałem. Chwila, gdzie? Pokazuj. Pokazuj gość, albo gościło. Tam. Dobra, widzę. Widzę. Okej. Okej. Slow mo. Fajnie przemyślane. Fajnie przemyślane, naprawdę. Super, dobra. No to kolejny punkt za nami. Okej, dobra. Wybaczcie, że nie będę wiedział, co miałem mówić, o czym gadaliśmy ostatnio i tak dalej, ale niestety zmuszony byłem na cięcie kilkugodzinne, dlatego też teraz nie będę za dużo kojarzył rzeczy. Ale hej, mamy to. Mamy beczkę. I z pewnego kilofa to teraz, tak swoją drogą bym zobaczył może... wiecie, czy nie ma gdzieś tej wyjścia z tej rury, tej. Po prostu wiecie, tak jak to on tam miał i... Dostałem jakieś powiadomienie o jakiejś grze, której nawet nie kojarzę. Wiecie, chodzi o tego Steve'a. Tak, przypomniałem sobie, jak ma ten gościu z Minecraftu w imię. Steve. Czy nie ma tu gdzieś właśnie jakiegoś... szybszego teleportu do niego, czy coś? Pokazywana to była rura. Tylko w tym, że no nie pamiętam, czy widziałem gdzieś jakąkolwiek... Czy to jest taka jedyna? Ale dobra. Gościu chciał od nas kilofa. Potrzebuję białego metalowego topora. Kilofa powinno być. Potrzebny jest niebieski, diamentowy. Nie wiem, czy przetłumaczyli to jako topora, ale dobra. Wiecie, mniejsza o to. Polskie tłumaczenia. Powiedzmy, że nigdy nie są jakieś takie super ładne. A to, że tutaj w ogóle jest polskie tłumaczenie, to jeszcze też jest sukces sam w sobie. Ale dobra, mniejsza. I tak, jeszcze z góry tylko poinformuję was o jednej rzeczy. Zanim, podkreślam, zanim
Będę robił to, co Graves mi od nas chyba oczekuje. Zanim mu przyniosę ten kill off prawidłowy, to chciałbym właśnie się trochę pobawić w dręczenie gościa, przynosząc mu kill off w każdym możliwym kolorze, tylko nie to, o co on prosił. No i dlatego też myślałem o tym, żeby było jakaś... Ej. Bez komentarza, naprawdę. Zauważyć. Nie wiem. Nie wiem po prostu, jak ja mogłem tego nie zauważyć, ale tak... Kolorek jakiś jest tutaj załadowany w ogóle? Nie widzę żadnego koloru, więc... To przy okazji zobaczymy, czy to pokoloruje go tak jak trzeba. Teoretycznie tak. Ale zanim w takim razie oddam ten kolor, który on chce, to... Zrobimy czerwoną kartę. I przy okazji, jak już otworzymy przejście potencjalnie do niego, zostawię to tutaj na wypadek, gdyby kiedyś coś było potrzebne. To bym jeszcze, wiecie, pomalował na czerwono, potem na jakiś jeszcze inny, jeszcze inny, jeszcze inny i tak na milion różnych kolorów, zanim właśnie zrobimy to, co goście od nas chce. A kill off czerwony. Pracujesz sobie? Czerwonym kamieniem niczego nie rozwalisz. Jak ty to w ogóle wykułeś? Redstone pickaxe. Okej, ciekawe. Ale czerwonym kamieniem. A, redstone. W sumie takie zobaczenie dosyć dosłowne, aczkolwiek okej. Okay. Jestem w stanie to zaakceptować, w sumie polskie nazwy i tak nie znam. Ostatnio Minecrafty przeglądałem tyle lat temu, że w sumie nawet nie kojarzę. Okej, okay, to teraz mamy fioletowy, wow, ładny. Nie, dobra. Co to ma niby być? Okej, okay, czyli na ten kolor nie ma reakcji. I tak, będę go torturował, jak mówiłem, każdym możliwym kolorem. Biały to był biało-metalowy, żółty. Żółty, okej, okay, żółty. Podejrzewam, że będzie to wyglądało dosyć... spodziewam się bardziej złotowego wyglądu. Ale okej. Okay. Zobaczymy, co on powie. Tu bym... Ja bym rozwalał kamienie złotym kill-offem, ale i tak go wezmę, weź to. Wiecie co, wydaje mi się... O tym momencie możemy sobie właśnie powiedzieć, że zepsułem. Tak totalnie zepsułem. Próbując go wkurzać i zobaczyć jego reakcję na każdy kolor, zepsułem. Wiecie, mieliśmy tylko jeden kill off. I mi gdzieś wyparował. A on teraz właśnie go zabrał. W czasie, kiedy nie jest to ten kill off, który on chciał. Ej, no niestety. Nie wiem, co więcej powiem. Totalnie zepsułem, chyba że tutaj gdzieś jakiś... Właśnie jakimś magicznym trafem by powrócił, ale nie. Nie ma. Więc chyba właśnie zepsuliśmy. Też z drugiej strony wątek główny musi być psuje odporny, więc... Może ten kill off jest jeszcze gdzieś... Wiecie... Po prostu leży sobie dziko. Wiecie, gdzieś jeszcze jakiś. No potencjalnie. Potencjalnie pewnie tak, ale cóż. Żeby się o tym przekonać, to bym musiał teraz pójść i zobaczyć co, gdzie, jak, kiedy, po co, na co, za co, że tak to nazwę. A niestety tego nie za bardzo wiem. A slow-mo, okej, okay, nawet nie wiem po co tym razem slow-mo, ale dobra. Daj, a dobra, to było to. Tutaj niczego takiego nie było w takim wypadku. A, no i niestety. Taki to wielki. Będę musiał po prostu wymyślić jakoś naprawdę samodzielnie, co zrobić, jak zrobić. Żeby ogarnąć ten problem. Ewentualnie może wczytanie gry do punktu kontrolnego czy coś, wiecie, to też może rozwiązać. Często to właśnie resetuje stan wszelkich przedmiotów, które zostały wczytane i tak dalej, więc no.
Ale zanim to zrobimy, to jeszcze zaryzykuję z jedną rzeczą. Popatrzcie, ten gość mówi, że nikt nie przychodzi do sklepu i są najlepsze, wchłaniają w każdy płyn. A czym jest kwas? Płynem. Wiem, że może to się wydawać niektórym z was abstrakcyjne, dziwne i w ogóle, ale tak, kwas to nadal jest płyn. Więc no, moja teoria sugeruje jakoby, iż gdyż ponieważ jest to płyn, to może nie zabije nam gąbki, jeśli tam ją zamoczymy. Okej. Czemu w takim miejscu? To miejsce do odrodzenia nam wybrało, ale dobra. Oj, smutny wniosek jest następujący. Gąbki nie zabiło. Ale chyba gąbka zabiła na... Nie gąbka? Dobra, czyli ja musiałem dotknąć kwasa. Ale okej. Teraz taka ładna zielona gąbka, nasączona kwasem. No i teraz ciągle będą informacje o tym, że ktoś w coś gra. No niestety. Ale mniejsza o to... zróbmy teraz najważniejsze. By to... Naciągnąć, jeśli tam jest, to powinno zadziałać. I uwaga, uwaga, uwaga. Kolejny zielony soczek, już jeden taki piliśmy. Tylko, że był inny. I uwaga, uwaga, co to mamy? Siła! Możesz teraz niszczyć pikselowe bloki swoim mieczem, nosić bardzo ciężkie przedmioty oraz trzymujesz plus 5 obrażeń mieczem. Okej, okay, to teraz mieczu, pomyśl, że znowu zaczyna się robić ciekawy. Ale ej, super siła. Po prostu siła, masa, moc, kiełbasa. Że tak to dziwnie powiem. Ale tak się mawiało ogólnie u mnie. Na moich terenach. Za czasów, kiedy byłem dzieciokiem, więc tak. A na to mnie nie stać, na co mi stać? To wezmę, w sumie teraz jaki mieczu jest ulepszony. I to też wezmę. I dobra. Jest jakiś łatwy sposób, żeby tam wleść? No nie powiedziałbym, chociaż... Dobra. Pewnie zepsuję system, ale niech i tak będzie. Wejdę tutaj w taki dziwny sposób. Okej. Okay. Okej, okay, czyli mój problem z kill-offem się właśnie rozwiązał. Wiecie co, jestem bardzo zadowolony, że pomyśleli o tym, ale dobra. No więc dotarłem do tej ściany, ale utknął na niewidzialnej ścianie. Dlaczego on nie chce pozwolić nam przejść? A, okej. Okay. Czyli nadal dyskutują o tym, niewidzialnych ścianach i innych takich rzeczach, ale dobra. Mamy kill-offa, więc jej, super, hip hip hura i takie tam inne kwestie. A właśnie przy okazji, co tutaj? O! Różne tupnięcia. Okej. Okay. Useless. Jak już to mówiłem milion razy i będę to powtarzał za każdym razem. Ale dobra, mamy super siłę. Więc w tym momencie powinienem chyba pójść zobaczyć, w sumie do czego mi ta siła... Mówili tam o niszczeniu tych klocków, tylko że już chyba wszystkie, które się dało zniszczyć, to zniszczyłem. Z drugiej strony mówiłem też o podnoszeniu super ciężkich rzeczy, tam były takie momenty, nie pamiętam gdzie, kiedy i po co, ale były takie, że postać się dosłownie męczyła takie i nie chciała nic zrobić, ale dobra. Teraz będziemy mogli sprawdzić co to. Wow, to diament? Nieźle, nie krępuj się kopać w moim ogródku. I już nie ma złotego. Mam tutaj coś fajnego tak poza tym? Pewnie coś jest, ale tak pewien nie jestem. To są właśnie świeciające kryształki. Dobra, dobra, widzę to, widzę to. Jakoś tam wlizę. Nie wiem, jak bardzo będę musiał się męczyć, ale widzę to. To jest drewno? Nie, nie jest. Bo to było za łatwo. Więc hop i w sumie to, żeby tam wejść, to trzeba będzie chyba jakoś się postarać inaczej? Nie, dobra. To nie będzie aż... Patrzcie tak i teraz muszę tylko znaleźć drugi. O, okej, okay, dobra, tam jest drewno jakieś. I co nam coś się zrobi? I tak, to pewnie moją teorię fioletowych pocisków potwierdzi, albo zaprzeczy.
Okej, dobra, czyli to wysuwa nam po prostu metalowe słupy, po których możemy się łatwo wspinać tak poniekąd. Też dobra, wspinać to dziwne określenie, coś takiego, ale dobra i... Okej, to mi się podoba. Wiecie, głównie dlatego, że nie dosyć, że zarobimy tutaj dużo, co pozwoli może kupić jakieś kolejne ulepszonko. Nawet jeśli są, no nie do końca jakoś szczególnie dobre. Tak, no pozwoli, żeby, wiecie, już nie było potem problemów z tym, że o nim zapomnę. No dodatek daje dodatkową gwiazdkę, a tam, jeśli się nie mylę, potrzebowaliśmy chyba 166 chyba nawet w jednym miejscu, więc no. Ale zanim coś tutaj dalej, to tak, kryształek. Jej, będziemy mogli już żreć marchewki tutaj, wszystkie i nie tylko marchewki pewnie. Więc przyrządzę kryształa. Ale zanim to zobaczymy jeszcze, o co chodziło z tymi ciężkimi kulami. Wiecie, tam metalowe kule i tak dalej. I w sumie tak, jak tak myślę, to w sumie ciekawszy byłby z tego kawał, żart i w ogóle tak dalej, gadanie chyba w języku angielskim. Bo tutaj tylko kule i tak. Możemy iść, ale one się nie mieszczą. Tak, Balls of Steels i tak dalej, ale dobra, nie będę tutaj może aż tak wchodził w takie żarty językowe, w szczególności jeśli to nie są takie, powiedzmy, najstosowniejsze żarty. Jednak chciałbym zachowywać chociaż pozory tego, że jestem osobą kulturalną i trzymać tą jakąś kulturę na YouTubie. Jak jest w rzeczywistości, to cóż, no, nie musicie tego wiedzieć. Oczywistości, ale póki co mniejsza o to. Idziemy tutaj. I tak. Yeet! Jak już yeetłem sobie to, to jeszcze teraz poprawimy. Tak. Dobra. Dobra. I zaraz kolejny yeet poleci. Przy okazji patrzę, mamy takie wielkie, ciężkie coś, a możemy normalnie skakać. Yeet. No yeet. Piękny hit, dobra. Okej. Dobra. Więc jej, udało się pozbyć trzech ciężkich kul. Co robisz ze swoimi stalowymi kulami? A na pewno olbrzymie kule, okej. Co zrobisz ze swoimi stalowymi kulami? Powiem szczerze, mam jedną teorię. Głównie chodzi o to przejście. Jak sama nazwa sugeruje, stalowe kule są ze stali. Stal to metal. I to jeszcze taki metal, który działa na magnes. My mamy magnes. Tu są odbijajki. Jeśli będą wystarczająco mocne te odbijajki, to może będą podrzucać kule. Dzięki odbijajkom i kulom będziemy mogli pójść tam i zobaczyć, co tam jest. Teoria spiskowa oczywiście, która pewnie się potwierdzi, sądząc po tym, jak to tutaj wygląda ilościowo. Ale dobra, jeszcze tutaj tylko to muszę dobrze postawić i tak, póki tam jest kostka, możemy zobaczyć, jak to działa i czy w ogóle działa. Okej, czyli trzeba to jakoś szybko zrobić chyba. Czy ja to robiłem? Dobra, dobra. Jesteśmy dalej. Udało się. Udało się. Ja wyższy będę tu postawił. A... Tylko czy nie ma przejścia jeszcze dalej? O nie, chyba nie ma nic takiego. Dobra, idźmy tutaj. Sekretne miejsce, okej. Okay. Ja mam kilofa z sobą. Ale czy to teraz jest istotne? Chyba nawet nie, z tego co pamiętam. Zaraz zobaczymy. Nie jest to istotne, więc jej. Jest sekretne miejsce. 115, tym samym też tego. Teraz w sumie. Teraz. Nie mam pomysłu. Cie, no, prawda jest taka, że nie wiem co dalej. Też dobra, jestem głupi. I to bardzo głupi.
Ej. Kostka. Dziękuję bardzo. Kostka. Halo, kostka. Ogarnij lamę. W sumie ja powinienem powiedzieć do siebie, samego siebie, żebym ogarnął lamę. Ale dobra. Ja myślę, że coś jeszcze tutaj musi być, więc ja tak łatwo się nie poddam. Tak i tak nie. Tak i tak. Okej, to działa dobrze, dobrze. Tak i tak. W sumie, co by to miało mi dać niby? Nie wiem. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, co ja sobie myślałem. Ale tak, mniejsza z tym. Po prostu może lepiej będzie, jeśli zamiast się tym przejmować, po prostu już ten odcinek, pozwólcie, że szybko sobie właśnie zerknę. Uj, 51 minut. Tak, chyba powinienem to zakończyć. Nawet na pewno. Ale dobra, dobra. Nie mogę tak tego po prostu tutaj teraz, wiecie, zrobić. Nie miałbym serca do tego. Co. Chociaż dobra, często robię takie głupie cięcia. Ale dobra, nie będę tak naprawdę robił tym razem. Po prostu jeszcze na zakończenie wszystkiego weźmiemy te, jak to się nazywa, muchy i pozżeramy, co jest w tej wiosce z żarcia. Nie wszędzie, żeby nie było. We wiosce tylko. Ale zanim jeszcze to, to oczywiście najważniejsza rzeczka istnieje. Trzeba kupić upgrade'y. Zaczynając od powiększenia sakiewki. Na co mi to? Nie mam zielonego pojęcia, skoro i tak wszystko jest tutaj, a powiedzmy, tańsze. A takiej ilości monet to chyba nigdy nie będę ze sobą targał. Chyba, że no nie wiem, może jest jakiś achievement za dużą ilość monet i to tylko do tego jest potrzebne. Ale tak poza tym to tak. Naprawdę nie wydaje mi się, żeby to było istotne. Niemniej jednak, no, dają to biorę. Głównie dlatego, że to daje zawsze okazję na kolejny ten. Okej. A, zebrałem wszystkie muchy? Tak, wszystkie, dobra. Dobra, zebrałem muchy, to teraz tylko zrobimy coś, co wydaje mi się, że może mieć sens. Okej. Zeżreć wszystko, co jest tutaj. Co? Payback! I powiem szczerze, co bym zrobił sam z siebie? Wygodnie nie oferowała achievementów. A, jak oferuję, to tym bardziej. I teraz jeszcze sufit im zjemy, jej! Sufitu nie macie. Ja widzę cię. Serio? No tak, serio. Tam już jeszcze to zrobili, to teraz macie ze swoje. Ale hej, udało się. I chyba zżarłem już też wszystko, co było do zżarcia we wiosce, więc tak. Zgodnie z obietnicą, to by było na tyle. I tak, w następnym epizodzie zobaczymy, co dalej. Ewentualnie, chociaż nie, dobra. Bo jeszcze potem jak się to zresetuje, wszystko jedno, będę się kill off i tak dalej, to nie będzie mi się chciało. Więc tak, już po prostu kończymy ten odcinek. I to tak na poważnie, serio i w ogóle. Ale jeszcze zanim skończę tak całkowicie, to parę ogłoszeń. Supralanda możecie się spodziewać nadal bardzo często. Głównie dlatego, że no, chciałbym go skończyć, bo gra super. A druga rzecz, no właśnie, Elden Ring i inne rzeczy nadchodzą. Więc no, trzeba robić sobie miejsce. A póki co, no, przyjemnie się gra, więc będę trzymał tempo. I to tyle, więc dziękuję wam bardzo. Ja zjem ostatnią marchewkę już na, w sumie poza wizją. No i trzymajcie się. Hej, hej.